Kiedy Beren zobaczył Luthien, zapomniał nagle o wszystkich przebytych trudach i o wszystkich doznanych smutkach, no i wpadł właściwie w niemy zachwyt. Nie ma mu się co dziwić, no bo Luthien była najpiękniejszą istotą spośród wszystkich dzieci Ilúvatara. Dla siebie samego, w związku z tym, że nie znał jej imienia, no, nadał jej imię Tinúviel, czyli w języku elfów szarych w Sindarinie Słowik. Luthien zniknęła mu z oczu po jakimś czasie, no i dopiero znowu, kiedy minęła chwila, no to zobaczył ją w oddali, jak tańczyła na zielonym wzgórzu. W związku z tym, że było to początkiem wiosny, no to jej śpiew pobudził rośliny do życia, no a kwiaty wyrastały wszędzie tam, gdzie jej stopy dotknęły ziemi. Beren więc wtedy także ocknął się z tego snu na jawie, no i zaczął ją wołać imieniem, które jej sam nadał. Luthien bez wątpienia wcześniej już była świadoma, że jest podglądana, no ale tym razem nie uciekła, no i pozwoliła, żeby Beren podszedł bliżej, no i chcąc nie chcąc, poddając się mocy przeznaczenia, zakochała się w tym człowieku. W końcu jednak znów mu się wymknęła, no i Beren był bardzo nieszczęśliwy, a w związku z tym znowu popadł w jakiś tam letarg, no ale to również nie trwało długo, Luthien pojawiła się znowu, no i odtąd odwiedzała go już regularnie. Spotykali się oczywiście w tajemnicy, no i chodzili razem po lesie, a przynajmniej do jakiegoś czasu była to tajemnica, no bo zdarzyło się też tak, że Daron Minstrel, króla Thingola, również ukradkiem podkochiwał się w Luthien, no i w końcu wyśledził te tajemne spotkania córki króla z Berenem, no i oczywiście doniósł o tym Thingolowi. Jak nie trudno się domyślić, król bardzo się rozgniewał, tym bardziej, że miał tylko jedno dziecko. Kochał swoją córkę bardzo, no i nawet książęta elfów nie wydawali mu się kandydatami godnymi do jej ręki. Natomiast śmiertelników Thingol nie przyjmował nawet do służby. No więc nie trudno sobie wyobrazić, jakie wywarło to na nim wrażenie. No więc nie bardziej zatroskany niż zaskoczony zaprosił córkę na taką ojcowską rozmowę, no ale Luthien nie chciała mu niczego zdradzić do momentu, dopóki nie przysiągł w zasadzie, że nie zrobi Berenowi żadnej krzywdy, ani w żaden sposób go nie ukaże. Jak się nie trudno domyślić, to Thingol wreszcie tę przysięgę złożył, no ale to mu nie przeszkodziło wysłać po Berena straży, żeby go pojmali i przyprowadzili do Menegrod, jakby zrobił coś złego. No, Luthien uprzedziła wysłanników, no i sama przyprowadziła ukochanego przed ojcowskie oblicze, jak gościa, któremu jak najbardziej należą się wszelkie honory. Thingol jednak przyglądał mu się tak raczej z gniewem i pogardą. Meliana milczała, jak to nieraz już miała w zwyczaju. No i Thingol nie miał zamiaru traktować Berena ulgowo, ani tym bardziej witać go z honorami. Zapytał raczej szorstko, kim jest i dlaczego przychodzi jak złodziej, bez zaproszenia. Beren był troszkę olśniony Menegrod, znaczy nie troszkę, bardzo był olśniony Menegrod, więc odpowiedziała za niego Luthien. To, jak nie trudno się domyślić, nie przysporzyło mu sympatii przyszłego teścia. No ale wiadomo, Thingol nie miał zamiaru słuchać w tej kwestii córki, nie bawiąc się w żadne zbędne uprzejmości, po prostu naciskał na Berena, żeby zdradził mu powód swojego przybycia. Więc w końcu Beren jakby się ocknął, spojrzał najpierw na Luthien, potem na Melianę, no i strach już go opuścił i przemówił całkiem dworniej i dostojnie jak na człowieka. Mówił o tym, że przyprowadziło go przeznaczenie, no a w drodze zmuszony był zmierzyć się z niebezpieczeństwami, których nie pokonałby nawet żaden z elfów, najznamienitszy z elfów. No i że w trakcie tej drogi nieoczekiwanie znalazł skarb nad skarbami, którego oczywiście nie szukał, no i jak najbardziej chodziło o Luthien, która jest najpiękniejsza na świecie. Na sali zrobiło się cicho. Słuchacze po prostu osłupieli na taką odpowiedź, no i większość spodziewała się, że rozgniewany król zaraz wyda na Berena wyrok śmierci. Thingol przemilczał chwilę, po czym powoli przemówił. Przyznał, że tymi słowami Beren jak najbardziej na śmierć sobie zasłużył i że
spotkałaby go ta śmierć, niechlubienie, gdyby nie ta przysięga, którą wcześniej złożył w swojej córce. Tej przysięgi Tingle oczywiście bardzo gorąco w tej chwili żałował, no ale nic już nie mógł zmienić. Pozostało mu więc nazwać Berena nikczemnie urodzonym, co przekrada się jak szpieg Morgota, a jednak Beren nie pozostał mu dłużny, po prostu powołał się na pierścień Barahira, swojego ojca, no i wyjaśnił, że nie będzie słuchać obelg o niewolnikach i o szpiegach, ani od zwykłego elfa, ani od króla elfów. Jak widzicie, Beren był dosyć stanowczym i asertywnym człowiekiem. Ponownie oczy zgromadzonych zwróciły się na Berena. No i właściwie nie na Berena, tylko na pierścień z godłem Finarfina, który unosił się nad głową Berena w jego dłoni. No i wtedy już wkroczyła Meliana, która tam szeptem zaczęła uspokajać męża. Poprosiła, żeby był rozważny, no i przypomniała to, co już zresztą przepowiedziała, że Berenowi nie jest pisana śmierć z ręki Tingola i że czy tego król chce, czy nie, no to ich losy tak czy siak zostaną połączone. Tingol na to wszystko w milczeniu patrzył na swoją córkę i myślał o tym, jakże zuchwały jest ten człowiek, który ośmiela się po nią sięgać i powinien z tego powodu ponieść śmierć. Bez względu na to jednak, co Tingol sobie myślał, no to po chwili wyrzekł, że Beren przekonał go tym pierścieniem, no ale czyny jego ojca nie wystarczą, żeby zaskarbić sobie prawo do ręki. Luthien więc, jeżeli chce ją pojąć za żonę, to niech uda się do Angbandu i przyniesie mu Silmaril z korony Morgota. Jeżeli tego dokona i jeżeli Luthien nadal będzie mu przychylna, no to wtedy oczywiście jak najbardziej otrzymają jego błogosławieństwo. No niestety dla Tingola w tej właśnie chwili rozstrzygnął o losach swojego królestwa i ściągnął na siebie klątwę Mandosa, która do tej pory ciążyła w zasadzie głównie nad Noldorami, jeżeli nie jedynie. No i zgromadzeni na sali zrozumieli, że król też jakby usiłuje, nie łamiąc tego słowa danego córce, wysłać Berena na pewną śmierć. No było powszechnie wiadome, że cała potęga Noldorów, odkąd pojawili się w Beleriandzie, nie zdołała w żaden sposób przełamać obrony Morgota na tyle, żeby chociaż zobaczyli blask Silmarila, a co dopiero jednak jakby wykraść go z korony Morgota. No ale Beren roześmiał się tylko, no i odrzekł, że jeżeli jest, taka jest cena za rękę Luthien, no to to jest w zasadzie bardzo tania oferta i oczywiście ją przyjmuje. A potem obdarzył ostatnim spojrzeniem Melianę, swoją ukochaną, pożegnał, skłonił się, no i odsuwając strażników, którzy go otaczali, opuścił Menegrot. Meliana tak spojrzała na męża troszkę z uznaniem, troszkę z obawą, no bo o ile przyznała, że to dosyć sprytnie rozegrał tę sprawę, no to jeżeli nie straciła swojego daru jasnowidzenia, to raczej nie jest to taka decyzja, która przyniesie im cokolwiek dobrego. Natomiast bez względu na to, czy Berenowi się powiedzie, czy nie, no to będzie to miało negatywny wpływ na samo królestwo albo na Luthien. Tingol się tym jakoś specjalnie nie przejął. Był przekonany, że nie istnieje najmniejsza szansa, żeby Berenowi się powiodło. No a co zrobiła Luthien? No Luthien oczywiście była bardzo smutna, przestała śpiewać i tańczyć, a to sprowadziło już pierwszy smutek na królestwo Tingola. Tymczasem Beren szedł sobie przez Doriad, no i w końcu dotarł do moczarów Sirionu, opuścił królestwo Tingola, no i wspiął się na wzgórza nad wodospadami Sirionu. Stamtąd zobaczył Taurin Farod, czyli takie lesiste wzgórza, które wznosiły się nad Nargotrondem. Bez większej nadziei zresztą ruszył właśnie w tę stronę. Elfowie z Nargotrondu oczywiście bezustannie czuwali nad granicami swojego królestwa. Na polach i lasach wręcz roiło się od łuczników. No i Beren nie uszedł daleko, kiedy został zauważony. Bez wątpienia już by zresztą dawno nie żył, gdyby nie to, że trzymał wysoko nad głową uniesiony pierścień Barahira, no i dodatkowo mając, jakby zdając sobie sprawę z tego, że jest śledzony, chociaż nikogo nie widział, no to krzyczał głośno, kim jest i po co przybył, i poprosił po prostu, żeby go przeprowadzono do króla. Tak więc strażnicy w końcu wyszli z ukrycia, otoczyli go, no a na widok pierścienia w zasadzie skłonili się przed nim, choć wyglądał jak absolutnie nikt, no i poprowadzili go. Oczywiście nocą, żeby nie poznał drogi właśnie do Nargotrondu.
W Nargotrondzie nie było wtedy jeszcze grobli ani mostu nad Narogiem, który prowadziłby do miasta, więc elfowie nadłożyli troszkę drogi, żeby go przeprowadzić w najwęższym miejscu rzeki. No i koniec końców Beren wreszcie stanął przed królem Felagundem, który w zasadzie poznał go nawet bez pierścienia, no bo doskonale pamiętał ród Barahira. Beren opowiedział Finrodowi o śmierci ojca, o wydarzeniach w Doriadzie, no i ze wzruszeniem oczywiście wspomniał Luthien, która tam została. No, król słuchał ze zdumieniem i troszkę z niepokojem, no bo zrozumiał, że przysięga, którą kiedyś złożył, teraz upomni się o jego życie. Tak jak to już kiedyś przepowiedział swojej siostrze Galadrieli. No, a Berenowi starał się wyjaśnić, że Tingol zdecydowanie pragnie jego śmierci, no ale misja, którą mu powierzył, ściągnie na niego samego nieszczęście. Wyjawił Berenowi istnienie klątwy Mandosa, a także klątwy nienawiści, która ciążyła na Silmarillach. No bo było oczywiste, że ktokolwiek sięgnie po klejnoty, no to synowie Feanora po prostu rozniosą go na mieczach. Ani na pewno nie będą spokojnie patrzeć, jak są w posiadaniu kogoś innego niż oni sami. A ponadto Curufin i Celegorm przebywali wciąż w Nargotrondzie po ostatniej bitwie o Beleriand. No i chociaż nie śmieli jakoś tak oficjalnie podważać autorytetu Finroda, no to przybyli z resztkami swoich chówców. No a od przybycia już zyskali na dworze wielu sprzymierzeńców. Także nie było wątpliwości absolutnie żadnej, że Berenowi nie okażą ani litości, ani tym bardziej przychylności. No ale Finrod nie miał też zamiaru łamać danej przysięgi, którą złożył Barahirowi, więc przywołał wszystkich swoich poddanych i przypominając o danym słowie, oznajmił, że właśnie nadeszła ta chwila. Że nadeszła chwila spełnienia tej obietnicy i że spodziewa się poparcia swoich wodzów. No i wówczas z tłumu wystąpił właśnie Celegorm z obnażonym mieczem i przypomniał głośno słowa przysięgi Feanora, że jakakolwiek istota, przyjaciel, wróg, sługa, Morgota, elf, no ktokolwiek, kto sięgnie po Silmaril, będzie ścigany nienawiścią przez synów Feanora. No i po tej płomiennej przemowie brata głos zabrał Curufin, który już troszkę mówił łagodniej, ale również w tym tonie mniej więcej stanowczo i charyzmatycznie, przedstawiając tam wojnę, ruiny i upadek Nargotrondu. No do tego stopnia, że wielu elfów przestraszyło się i w zasadzie dopóki za jakiś czas w Nargotrondzie nie pojawi się Turin, syn Hurina, no to wielu z tych elfów nie odważyło się już brać udziału w żadnej otwartej bitwie. Walczyli raczej podstępem, zatrutymi strzałami przeciw każdemu obcemu przybyszowi. W każdym razie, kiedy Curufin skończył swoją przemowę, no to elfowie zaczęli szeptać między sobą, że syn Finarfina nie ma prawa im rozkazywać, jakby był Valarem. Więc był to ewidentny znak, że klątwa Mandosa już działa, no i też przy okazji zaczęła podrzucać synom Feanora taką myśl, że być może dobrze by było wyprawić Finroda samotnie na tę wyprawę z Berenem, a pod jego nieobecność zagarnąć władzę nad Nargotrondem. No, Felagund, widząc, na co się zanosi i na to, że wszyscy się od niego odwracają, po prostu zdjął koronę z głowy i rzucił sobie pod nogi, mówiąc, że on nie ma zamiaru łamać danego słowa, tak jak jego poddani. No a jeżeli została wśród nich chociaż garstka ludzi, którzy są mu wierni, no to niech idą razem z nim, żeby nie odchodził jak jakiś żebrak. Wówczas z tłumu wyszło 10 elfów. Jeden podniósł koronę, no i zapytał, czy pod swoją nieobecność król powoła namiestnika. No a wówczas Finrod oddał swoją koronę bratu Orodretowi, co zresztą bardzo ucieszyło synów Feanora.